To proszę bardzo. Od razu muszę poprawić. Jaki dobry wieczór. Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze wczorajszy. Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszych dniach Kozłowa, którym w tym roku przewodniczy hasło przewodnie Pochwała Ziemi Folkloru Ziemi Kozłowskiej, serdecznie witają Was w imieniu organizatorów i własnym Monika Glaba, Sławomir Glaba, czyli z założenia ma być dzisiaj rodzinnie, oraz nasz wodzirej Tomasz Kościelniak. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Moi drodzy, witam serdecznie, mam na imię Tomek. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę z Państwem się bawić w Kozłowie. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy kreatywnie. Mamy przygotowane mnóstwo atrakcji, jak i również konkurencji, gdzie z tego miejsca zapraszam wszystkich do udziału. Mam nadzieję, że później nas będzie więcej i nie będzie z tym problemu. Cieszymy się ogromnie, że minęły już miesiące, a można i powiedzieć i lata izolacji, braku imprez, a szczególnie tych dużych i plenerowych. Dziś mamy dzień, w którym jesteśmy zobowiązani nadrobić stracone dwie uroczystości z okazji Święta Gminy oraz wielu innych imprez. Pragniemy powitać wszystkich przybyłych, zaproszonych gości, koła gospodyń wiejskich, strażaków, przedstawicieli prasy, całą społeczność Kozłowa, gminy Kozłów oraz okolicznych miejscowości. Ja ze swojej strony witam serdecznie wszystkich tych, którzy się przyczynili do tego, że tutaj się możemy bawić i ten czas spędzić. A w szczególności chciałem przywitać gospodarza ziemi kozłowskiej, wójta gminy Jana Zbigniewa Bassę. Wielkie brawa. Panie wójcie, zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, mam niezmierną przyjemność i honor dzisiaj przywitać Państwa wszystkich na dzisiejszym uroczystościach, których będziemy świętować 15 sierpnia. Proszę Państwa, miesiąc październik to miesiąc szczególny. To miesiąc przede wszystkim pamiętnego cudu nad Wisłą. Sierpnia, przepraszam. To jest miesiąc pielgrzymek, no właśnie to jest ta trema do naszej królowej Polski. To jest miesiąc, w którym upamiętniamy rocznicę powstania warszawskiego, podpisywania umów sierpniowych. Proszę Państwa, z tego miejsca chcę na samym początku pozdrowić wszystkich pielgrzymów, a szczególnie pielgrzymów z naszej parafii, którzy pielgrzymowali do sanktuarium na Jasną Górę, nie tylko we własnych intencjach, ale w intencjach też naszej gminy. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym przywitać pana wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryszarda Czerwieckiego. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Który pomimo tylu obowiązków, bo wiadomo, że dzisiaj jest dzień szczególny, jednak przyjechał do Kozłowa, ażeby wspólnie z nami świętować to święto. Witam także pana wicemarszałka Senatu RP, pana Marka Pęka, który telefonicznie pozdrawia wszystkich. Chyba nie mógł przyjechać ze względu na nawał obowiązków. Proszę Państwa, witam wszystkich samorządowców z powiatu miechowskiego. Na czele zaproszonych gości oczywiście zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę, tak? Przepraszam za krótką przerwę. Czyli kontynuuję. Samorządowców z powiatu miechowskiego na czele. Prosimy dalej na środek, prosimy. Z panem starostą
Jackiem Kobyłką, który do nas prawdopodobnie z lekkim poślizgiem przybędzie, z panem wicestarostą Pawłem Osikowskim. Panią przewodniczącą Rady Gminy, która tu jest z nami obecna, Bożena Kuraj. Witam także pana burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie, pana Dariusza Marszewskiego. Szanowni państwo, witam serdecznie naszych drogich kolegów samorządowców z gmin ościennych, pana burmistrza miasta i gminy Sędziszów, pana Wacława Szarka. Jest pan akurat burmistrz. Serdecznie witamy pana burmistrza z Wodzisławia, Dominika Łukasika. Bardzo serdecznie witam pana wójta gminy Żarnowiec, pana Grzegorza Scelinę, który nam tutaj dużo pomógł przy zorganizowaniu tego wielkiego święta. Naprawdę wyjątkowy człowiek. Witam naszych samorządowców z naszego powiatu, czyli pana wójta gminy Gołcza, Lesława Blachę. Witam pana wójta gminy Racławice, Adama Samborskiego. Witam pana wójta gminy Książ Wielki, pana Marka Szopę. Pana Jana Żebraka, wójta gminy Chocznica. Panią Martę Woznak, wójta gminy Słaboszów. Witam serdecznie pana dyrektora Wojciecha Pęgla, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Zagorzycach. Proszę państwa, witam przedstawicieli Solidarności Miechowskiej, którzy też przybędą na uroczystości świętowania dzisiejszego. Witam przewodniczącego Izb Rolniczych, przedstawicieli Izb Rolniczych z panem Patrykiem Matkańcem. Proszę państwa, witam naszych samorządowców z gminy Kozłów, sołtysów, wszystkich przedstawicieli kół, kół gospodyń. O, przepraszam, coś mi utknęło. Tak mówię trema. Bardzo serdecznie państwa witam. Witam naszych kapłanów z naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Witam też kapłanów z ościennych gmin, w których uczestniczy nasza gmina, czterech gmin. Witam księży serdecznie. Jeden z księży dzwonił, że są z nami nie tylko osobowo, ale są z nami przede wszystkim duchowo. Bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję. Proszę państwa, witam serdecznie przedstawicieli naszej prasy lokalnej, którzy zawsze uczestniczą w obchodach takiego naszego święta. Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, na tym na razie chciałbym zakończyć. Jeszcze dopowiem, że witam też bardzo serdecznie naszych sponsorów, którzy walnie przyczynili się do zorganizowania tego święta, ponieważ cały czas są aktywni. To jest nasza, proszę państwa, mała ojczyzna. I ci ludzie, którzy chcą zorganizować, którzy służą pomocą, którzy nie są krytycznie nastawieni, tylko wiedzą, że tak trzeba, bo to jest nasza mała ojczyzna. Jeżeli wspólnie się zjednoczymy, możemy pokonać wiele, wiele i zrobić wiele, wiele dobrego. Dziękuję państwu i teraz zapraszam ewentualnie państwa do zabrania głosu. Panie marszałku, oddaję panu głos. Tak? Bardzo dziękuję, panie wójcie. Nie spodziewałem się, że będę przemawiać. Szanowni państwo, to bardzo piękne święto. Po pierwsze Kozłowa. Po drugie mamy święto Matki Bożej Zielnej. To bardzo ważne dla nas wszystkich święto. Poza tym mamy święto Wojska Polskiego. Teraz nie ma żartów, jak państwo wiecie, wojna coraz bliżej. Może nie w czasie, ale w przestrzeni przesuwa się w naszą stronę, więc wojsko jest ogromnie ważne.
No i wreszcie rozmaite kłopoty, które nas dotknęły. Kłopoty związane z pandemią, z inflacją. Na szczęście plony są dobre, jeżeli w gminie Kozłów są rolnicy, a są przecież liczni, to wiedzą najlepiej. Więc chleba nie zabraknie. Ja mogę powiedzieć tylko, że w imieniu może rządu, że węgla też nie zabraknie. To nie dajcie się Państwo przestraszyć. Więc obchodzimy piękny dzień, piękne święto, które się zbiega właśnie z świętem Kozłowa i bardzo się cieszę, że mogę tutaj się Państwu pokłonić i życzyć pięknego dnia i pięknych uroczystości. A tak patrząc na najbliższą okolicę, bo też jeździmy po Małopolsce, po Miechowskim w ostatnich tygodniach i dniach, to muszę powiedzieć, że te głosy, które słyszę, to jednak wskazują optymizm. To znaczy, że nie jesteśmy jednak wystraszeni, nie spodziewamy się najgorszego, nie spodziewamy się jakichś narastających trudności. Inflacja już stanęła w miejscu, no teraz już pewnie będzie tylko opadać. Pytanie, kiedy zacznie, kiedy ceny zaczną spadać, ale wiadomości są dobre, jeżeli chodzi o naftę, więc też powinna spadać cena benzyny. No jednym słowem, wszędzie słyszymy, że nie jest tak źle i że wszyscy liczą na to, że będzie lepiej. I ja Państwu też życzę tego, że jak się te przewalą trudności i kłopoty, które mamy w tej chwili, to że będzie lepiej i że wrócimy do tych dobrych dni sprzed pandemii, kiedy wszystko wydawało się bardzo optymistycznie przed nami i Polska rozwijała się niesłychanie intensywnie. No, pandemia to troszkę zatrzymała. Bądźmy dobrej myśli, że także wojna nam nie zaszkodzi, nas nie dotknie bezpośrednio i że wrócimy na tą ścieżkę rozwoju, na tą ścieżkę dopędzania Zachodu. To jest naszym celem i to, mam nadzieję, osiągniemy w niedługim czasie. Dziękuję bardzo i życzę Państwu wszystkim dobrej zabawy i pięknych uroczystości. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Panie Wójcie, Szanowni Koledzy Samorządowcy, drodzy mieszkańcy Kozłowa, wszyscy zaproszeni goście. Chciałem w imieniu swoim pana starosty, który obiecał, że dotrze do nas z lekkim opóźnieniem, ale również całego zarządu, który tutaj wspólnie ze mną reprezentuje jeszcze kolega Rafał Pawlik, podziękować za zaproszenie, podziękować za to, że mogliśmy być tu z wami i podziwiać ten obiekt. Ja byłem kilkakrotnie w ostatnim czasie tutaj na tym obiekcie, ale po raz pierwszy jestem na scenie i stąd dopiero widać, jaki on jest efektywny, jak ten obiekt właśnie może służyć takim imprezom jak dziś, czyli być miejscem, gdzie obchodzicie święto waszej gminy i święto folkloru. Gmina Kozłów od zawsze dbała o folklor. Najlepszym tego efektem to jest działalność między innymi Ośrodka Kultury w Kozłowie, który wczoraj również na naszych dożynkach powiatowych reprezentował gminę i cały powiat. Szanowni Państwo, życzę Państwu udanej zabawy. Ja patrzę na wielkość podłogi i te osoby, które wczoraj były na scenie dożynek powiatowych, to powiedzmy, że jeżeli podłoga jest 5 razy większa, no to jeżeli impreza będzie 5 razy większa, to będziemy musieli się kolego Rafale i tutaj sponsor pana starosty w przyszłym roku postarać. Ogromna podłoga, piękna pogoda. Miejmy nadzieję, że nic nie zakłóci tego świętowania. Życzę Państwu udanej zabawy, pewnie do białego rana. Dziękuję jeszcze raz Panie Wójcie. Proszę Państwa, jeszcze tylko dopowiem, tak szczególnie teraz, z tego miejsca,
że chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkie służby mundurowe, szczególnie żołnierzy, którzy pełnią misje pokojowe w innych państwach, bo jesteśmy takim narodem, że jeżeli coś się dzieje złego, to my pierwsi reagujemy, nie patrząc na korzyści czy na jakieś uciążliwości, jesteśmy pierwsi. Zresztą to widać. Widać to przy okazji wojny. Nasi strażacy właśnie teraz operują we Francji, a niedawno przyjechali z Czech. Także chciałem z tego miejsca serdecznie pozdrowić nasze służby mundurowe, a szczególnie naszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy tak strzegą naszych granic. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym odnieść się i pozdrowić do wszystkich mieszkańców gminy Kozłów, którzy kiedyś wyjechali poza granicę naszego pięknego powiatu za chlebem, tak trzeba powiedzieć. Wracajcie szybko, ponieważ tu jest wasze miejsce. Tu na was czekamy. I tu pracujcie na nasze dalsze życie i na dalszą przyszłość. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i uważam dzisiejsze święto za otwarte. Gości zapraszamy na rozmowy kuluarowe do szkoły podstawowej. A na scenę zapraszamy kapelę Beskidzcy Zbóje, którzy umilą nam czas przepiękną muzyką. Jak wspomniał już jeden z naszych zaproszonych gości, że podłogę dzisiaj mamy bardzo dużo, także jeżeli kapela nam będzie przygrywać, proszę się, że tak powiem w cudzysłowie, nie czaić, tylko można spokojnie zacząć z przytupem jakieś tańce. To są Beskidzcy Zbóje, podobnież jeszcze na nikogo nie napadli, oni tylko straszą. Przyjechali do nas z Beskidu Śląskiego i tyle. Mówią, że będą świetnie się tutaj bawić. Oni, a przy okazji my. Także kto tylko będzie chciał, to zapraszamy na podłogę. Proszę się nie stresować. A teraz kapela Beskidzcy Zbóje. Wielkie brawa. Thank you.
rozbili, to my miło zbili, zonę cel nie jeden. To by się wtedy chłopcy nazywali, to by się wtedy, to by się wtedy chłopcy nazywali. Dobre czasy, jakem się zalecał, miałem dobre czasy, miałem dobre czasy, jakem się zalecał, nie jednej dziewczynie, że nic się obiecał, nie jednej dziewczynie, że nic się obiecał. Jakim się zalecał, takie jednej hance, ej mi gotowała kluski na śmietance, ej mi gotowała kluski na śmietance. Zalecałem ci się parę miesiąc wdowie, ona od radości chłodziła na głowie, ona od radości chłodziła na głowie. Łowoj! Jakim się zalecał, miałem cztery sadła, jakim się łazenił, baba wszystko zjadła, jakim się łazenił, baba wszystko zjadła. Jakim się zalecał, pościłem w niedzielę, myślałem, że mądry, a głupim jak ciele, myślałem, że mądry, a głupim jak ciele.
dziewczyna pod lodem poda. Pod lodem poda, ładna dziewczyna pod lodem poda. Już bym cię niedawno zdradził, już bym cię niedawno zdradził, lecz mi cię szkoda, ładna dziewczyna, lecz mi cię szkoda. Już bym cię niedawno zdradził, już bym cię niedawno zdradził, lecz mi cię szkoda, ładna dziewczyna, lecz mi cię szkoda. Hej! Zdradziłbyś mnie, ładny chłopczyku, to być nie może. Nie zdradziłbyś mnie, ładny chłopczyku, to być nie może. Bo mnie mama zamykała, bo mnie mama zamykała zamkiem w komorze. Ładny chłopczyku, zamkiem w komorze. Bo mnie mama zamykała, bo mnie mama zamykała zamkiem w komorze, ładny chłopczyku, zamkiem w komorze. Hej! Piękna była, piękna jak laleczka, ale była za młoda. Ej, piękna była, piękna jak laleczka, ale była za młoda. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyny głowę. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyny głowę. Taka młoda dziewczyna, tak jak wymalowana. Ej, ciemne łoczka, piękne ciemne łoczka, młoda dziewczyna miała. Ej, ciemne łoczka, piękne ciemne oczka, młoda dziewczyna miała. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyny głowę. Młoda dziewczyna każdego chłopca chciała. 18 lat, ej, 18 lat, jeszcze ona nie miała.
18 lat, ej 18 lat, jeszcze ona nie miała. Hej, hej!